Do Tarnowa z Krakowa już jedziemy w 40 minut, a tymczasem z Nowej Jastrzomki do Nowych Żukowic również w 40 minut. Z tą różnicą, że tam była droga, a jej nie ma. Pozostało błoto i utracone nadzieje. Tędy miał przebiegać dalszy odcinek autostrady z Tarnowa do Dębicy. Gmina robiła wszystko, aby tą autostradę wybudować jak najszybciej i aby te problemy znikły. To budowa autostrady miała nam przynieść zyski, nam i naszym mieszkańcom. To przy budowie autostrady mieszkańcy mieli zarobić poprzez wynajem mieszkań, poprzez drobne roboty przy autostradzie, poprzez zatrudnienie przy autostradzie. I tak by to się działo. No niestety stało się tak, iż urzędnicy dopatrzyli się po prostu nieścisłości w umowach, niezgodności umów z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i wykonawca po prostu musiał zejść z autostrad. Wójt kontynuuje o stratach poniesionych przez całą społeczność gminy. Przy budowie autostrady stracili mieszkańcy i również straciła gmina. Gmina straciła poprzez dowozy dzieci, ponieważ autostrada zamknęła pewne drogi. Musimy dowozić dzieci do szkół. Są to trasy wydłużone. Zresztą ze względu na bezpieczeństwo dzieci musimy to też realizować. Dyrektor szkoły jest zaniepokojony o dzieci, które poruszają się po niezabezpieczonej budowie autostrady. Przyjeżdżają autobusem, czasem próbują dojeżdżać rowerem lub samodzielnie, to wtedy po butach, po odzieży widać, które dziecko właśnie mieszka za autostradą. Również mieszkańcy Nowej Jastrzomki apelują o bezpieczeństwo dla dzieci i zabezpieczenie ich mienia przed kolejnymi zniszczeniami. Naszą przyczyną to jest to, że chcemy, żeby te drogi w końcu były naprawione, żebyśmy nie jeździli po takich dołach. Dzieci nie chodziły do szkoły, te, które muszą iść tutaj z bliska. Nie ma pobocza, nie ma nic, idą w błocie, są umorusane. No po prostu to jest tragedia, nasze samochody, wszystko jest popsute przez te drogi. I mamy tej drogi, naszej wsi idzie 7 kilometrów drogi, bo ta droga jeszcze idzie w tamtym kierunku i po prostu to jest koszmar na co dzień dla nas, dla mieszkańców wszystkich. I my prosimy, żeby już nie sypać nam tym kamieniem tych dołków, tylko prosimy o asfalt, żebyśmy chociaż jedną warstwę asfaltu mieli i mogli po tym jeździć. Autostrada przecięła Nowe Żukowice na dwie części. Że jesteśmy jedyną wsią na gminie, przez którą, przez samo centrum przejechała autostrada. Po prostu rozwalili nas na cztery części. Jesteśmy w takiej desperacji, że mieszkańcy po prostu nie mają skąd dojechać ani do kościoła, ani do szkoły. Jesteśmy wszyscy od najstarszego do najmłodszego w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ ludzie dochodzą do kościoła, ludzie starsi, którzy czasami rzeczywiście przeszliby. Nie ma ani jednej drogi bezpiecznej, gdzie by nawet pobocza nie ma, żeby po prostu zejść dla bezpieczeństwa, tylko ludzie muszą się po rowach tułać, jak samochody jeżdżą. Wójt, przytaczając wcześniejsze uzgodnienia, jest zdziwiony faktem pozostawienia dróg powiatowych w rozsypce. Wykazaliśmy pewne drogi dowozu do autostrad, aby samochody nie jeździły całą infrastrukturą. I na te drogi starostwo miało sporządzone umowy, umowy podpisywane aż w Irlandii na ich odbudowę. I odbudowa była w wysokim standardzie. No niestety stało się tak, że wykonawca zszedł, drogi zostały zniszczone, mamy potocznie mówiąc prawie 12 czy 13 kilometrów zwiniętego asfaltu. Mieszkańcy oburzeni są brakiem informacji co do dalszego przywrócenia stanu dróg powiatowych sprzed czasu budowy autostrady. Do tej pory ja nie mam żadnej odpowiedzi, czy starosta, czy wicestarosta, czy jakaś komórka w powiecie, żeby się przynajmniej wypowiedzieli, przysłali nam, żeby przynajmniej na zebraniu wiejskim tą odpowiedź przeczytać. Do tej pory nikt nami się nie interesuje. O wyjaśnienie całej sytuacji poprosiliśmy dyrektora powiatowego zarządu dróg. Proszę Państwa, powiat tarnowski w dniu 21 września złożył wniosek do sędziego komisarza sądu rejonowego w Poznaniu zgłoszenie wierzytelności postępowania upadłościowym na kwotę 5 258 925 zł w stosunku do firmy Hydrobudowa. Następnie takie samo zgłoszenie wierzytelności złożył w dniu 26 października w stosunku do firmy Aprivia. Ponadto powiat tarnowski zwrócił się w dniu 28 września z wezwaniem do dobrowolnego naprawienia szkody wobec firmy SIAX i oczekujemy w tej chwili na zwrotkę
otrzymania tego pisma od firmy CX z Irlandii. W międzyczasie sprawdziliśmy, kondycję tej firmy jest bardzo dobra i nie możemy wystąpić wcześniej na drogę sądową, cywilną, dopóty nie otrzymamy zwrotki od tej firmy, że oni ją otrzymali. Generalna Dyrekcja Dróg Autostrad w Rzeszowie uchyla się od wzięcia odpowiedzialności za drogi powiatowe. Natomiast no, nie bardzo instytucje rządowe, które przecież są inwestorem, chcą zająć się naszą sytuacją. Sądzę, że sprawa taka, jaka jest, będzie trwała do końca budowy autostrad. Wszelkie porozumienia dotyczące utrzymania dróg, którymi poruszały się pojazdy budowy, to były porozumienia podpisywane pomiędzy wykonawcami a samorządami. Tak naprawdę Generalna Dyrekcja nie jest tutaj zupełnie stroną w tej sprawie, dlatego ciężko jest mi się cokolwiek tutaj wypowiadać. O aktualnej sytuacji w bezpieczeństwie mówi sołtys Nowych Żukowic. To już naprawdę jest rozpacz, nasza rozpacz i determinacja taka, że po prostu ludzie przejeżdżają na bliżej przez budowę autostrad. No nie wolno, gdyby się komuś coś stało na tej budowie, kto za to odpowie? Nikt nie chce odpowiedzieć za to, a ludzie, no jak ludzie, prawda? Też jak ktoś idzie starszy, to jak ma iść w koło 4 km, to woli przejść te 500 metrów przez autostradę, prawda? W głąb są takie dołki. Żadnych pachołków nie ma, nie jest zabezpieczone. Może tam każdy, jak będzie ślisko, może dziecko wpadnąć i druga sprawa, te góry przed kościołem, co są tutaj niby zgromadzone. Też żeśmy kupili sobie miejsce na parking, wyłudzili od nas, bo ja tutaj nie powiem, że wjechali po prostu jako okupant na ten parking, ale wyłudzili od nas, przyjechali, obiecali, że zrobimy wam parking, zrobimy jakieś krawężniki, no i myśmy się głupkowato, przepraszam za słowo, ale żeśmy się godzili. Ja tu chciałem trochę nadmienić, trochę mamy żal do dróg powiatowych, bo myśmy z panią sołtys byli umówieni tutaj, jak weszedł wykonawca z hydrobudowy, byliśmy umówieni na rozmowę przed wpuszczeniem ich jeszcze na nasze drogi. To specjalnie z powiatu przyjechali wcześniej o godzinę, żeby podpisać umowę, żeby się z nami nie skontaktować. To jest w ogóle niepoważne traktowanie ludzi i mieszkańców tutaj naszej wioski. Nie? No, chcielibyśmy zaapelować trochę do tego powiatu, żeby wziął się za robotę jakąś. W zapewnieniu dojazdów do domów mieszkańców przy drogach powiatowych zapewnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. W sprawie odbudowy dróg to są podjęte działania jedynie w tej chwili, co szukamy pieniążków z tamtej. Jeśli nie uzyskamy żadnych pieniędzy, to wczesną wiosną będziemy po prostu starać się o to, żeby jak najlepiej możemy i na ile nam środki pozwolą, żeby ci mieszkańcy mieli dojazd do domów najbardziej bezpieczny. Swojego żalu nie kryje również ksiądz proboszcz. Niedawno żeśmy wyremontowali kościół dzięki środkom unijnym i ogromnemu wkładowi pracy i pieniędzy ludzi, którzy tutaj przez, można powiedzieć, lata składali te pieniądze, żeby ten budynek wyremontować. Został wymieniony dach, elewacja kościoła i te prace ciągle trwają, ale zarazem jest to niszczone, no bo jeżeli przejeżdżało, już może teraz nie akurat, bo zatrzymana jest praca na autostradzie, ale jeżeli przejeżdżało setki samochodów dziennie z takim tonażem, to i kurz, i ten ciężar, to wszystko powodowało, że i pęknięcie na budynku, i tak samo zakurzone, dopiero co wymalowane, ale właściwie trzeba teraz myśleć o nowym malowaniu budynku, no bo jednak został w jakiś sposób zniszczony. Czyli ludzie tak samo mają budynki popękane, które właśnie były przy tej drodze, z której korzystała autostrada. O pękających domach i korozjach na okrodzeniach mówi radny gminy z Nowej Jastrzębki. Na dzień dzisiejszy po prostu elewacje wyglądają tak, jak wyglądają. Płoty są w tej chwili, można powiedzieć, już czyściejsze, aczkolwiek to, co było rok temu jeszcze, to po prostu było nie do poznania, jak elewacje wyglądały na budynkach czy ogrodzenia, choć na dzień dzisiejszy tak samo. Ta korozja, to wszystko to w wyniku właśnie tych budowy, tych autostrad, że nie idzie po prostu przejechać przez te drogi, żeby spokojnie samochody się niszczą, te budynki dalej pękają, bo jednak ten ciężar, ten tabor, to wszystko chodzi nadal. I czy dowozy do tartaków drzewa, czy czegokolwiek, to wszystko wpływa po prostu na te budynki. Jak wygląda w tej sytuacji dojazd na przykład służb ratujących życie, jak pogotowie ratunkowe? No właśnie, z tym jest też problem, no bo jeżeli jest pogotowie wezwane i trzeba na przykład szybko, żeby podjechać do chorego, no to widzimy, jeżeli karetka jedzie 20 na godzinę, to jaki to jest czas i jak udzielić tej pomocy temu człowiekowi.
Jeżeli coś się dzieje, to musimy jechać drogą, którą nam praktycznie nie wolno przejeżdżać tą drogą, bo naokoło jest 5-6 km drogi, tak samo po takich samych dziurach jak tutaj. Dobrze, że samochód strażacki jest dosyć wysoki i idzie dosyć w miarę szybko przejechać. Mieliśmy parę akcji, które musieliśmy przejeżdżać tą drogą. I niestety no, musimy przejeżdżać tutaj, nie da się jechać naokoło, bo to za długo czasu schodzi. A też są straszne dziury, strasznie masakryczna ta droga jest. No. Nie idzie w żaden sposób gdzie indziej objechać, tylko tędy. To jest, na to jest stać nas na dzień dzisiejszy jako powiat. Dlatego tutaj o tym, że jakie niebezpieczeństwo, że karetka nie dojedzie, czy najedzie straż, nie ma mowy. Ponadto w zimie będą te drogi utrzymywane zgodnie z standardem zimowym przyjętym na terenie powiatu tarnowskiego. Także nie ma najmniejszego zagrożenia, że nie dojedzie karetka albo straż, albo jakakolwiek inne służby. Powtórki z wiosny, kiedy było jedno błoto, że nie dało się stanąć na drodze, bo po prostu buty zostawały w błocie. Dzieci, bo trzeba było do autobusu nieść na plecach. No to jest po prostu nie do zniesienia. Dla mieszkańców miejscowości w gminie Lisia Góra kolejne obietnice już nie są wiarygodne. Nie, ja myślę, że 2-3 lata to już niestety. Myślę, że ludzie psychicznie nie wytrzymują. Po prostu, bo psychika w tym momencie siada ludzi i to dość poważnie. Nikt sobie nie pozwoli na to, żebyśmy cierpieli jeszcze 2-3 lata. W rezultacie nie wiemy, czy w tym roku nowe nakładki zostaną położone, czy w przyszłym. I może się uda jeszcze do końca sierpnia, listopada, położyć cieniutkie nakładki na wprost domów, osiedli, które domy tam są. To jest około 600-700 metrów. Jak tylko pogoda pozwoli, będzie to wykonane. Na dzień dzisiejszy typowo realnie o nakładkach nie mogę powiedzieć, bo po prostu nic nie wiadomo jeszcze dokładnie. Mieszkańcy Łapczycy zapowiadają blokadę czwórki ze względu na niewpuszczenie tirów na autostradę, a mieszkańcy gminy Lisia Góra zapowiadają blokadę drogi wojewódzkiej za brak autostrady. Myślę, że po prostu będziemy musieć wyjść na drogę i zacząć drogi blokować, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, że coś się dzieje tu mieszkańcom, że są jakieś problemy, żeby ktoś nam po prostu w tym pomógł. Czy będziemy czekać na naprawę dróg do końca budowy autostrady? A może przyszły wykonawca nie będzie chciał wyremontować dróg po swoim poprzednim wykonawcy autostrady? Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że dojazd mieszkańców Nowej Jastrząbki i Nowych Żukowic w szybkim tempie zostanie udrożniony. Do sprawy będziemy wracać. Zbigniew Filar, Tarnowska TV.